Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Znajmy Królika i to jest film informacyjny odnośnie naszej ligi turniejowej w Hearts of Iron 4, bo jakieś dwa tygodnie temu, tak plus minus dwa tygodnie temu, zakończyliśmy pierwszy sezon, chociaż ciężko to nazwać pierwszym sezonem, bo to bardziej był sezon testowy, ale się odbył i mamy zwycięzcę, wygrał Polaczek Cebulaczek pierwszy sezon, więc oczywiście mu gratulujemy. I pytania się pojawiają, co z drugim sezonem. Naprawdę sporo osób się mnie pyta na Discordzie, na Facebooku, czy będzie drugi sezon. Ja wam od razu już wtedy mówiłem, że będzie drugi sezon. Tylko że go chciałem zrobić w momencie, kiedy wyjdzie DLC, ten nowy DLC, jak on się nazywa tam Man of Guns, czy jakoś tak. I on ma wyjść chyba w styczniu, nie? No to byśmy dopiero w styczniu zrobili, tylko że jest was tylu chętnych, że możemy sobie machnąć taki szybki drugi sezon. W sumie w grudniu. Możemy na początku grudnia machnąć sobie drugi sezon. Bo jest naprawdę sporo chętnych, mamy już nieco jakieś doświadczenie, bo ten pierwszy sezon był testowy, tak? Sprawdzaliśmy zasadę przede wszystkim, już wiem, że trzeba je trochę pozmieniać, bardziej dostosować do rozgrywki, jeżeli chodzi o zasady tych meczów ligi turniejowej. Po drugie, trzeba zrobić, troszeczkę zmienić tą modyfikację. O właśnie, to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest część tego filmiku odnośnie modyfikacji. Bo my gramy, jak dobrze wiecie, na modyfikacji, która nazywa się Competitive Multiplayer, jakoś tak to się nazywa, nie? I ona jest spoko, ale ja bym ją chciał troszeczkę zmienić, więc jeżeli ktoś jest tutaj, kto ogarnia tworzenie modów do Hearts of Iron, to fajnie by było, jakby do mnie napisał na Discordzie albo na Facebooku, w sumie lepiej na Discordzie, ale żeby do mnie napisał, ja jeżeli chciałby pomóc przy tworzeniu, to wystarczy w sumie trochę pozmieniać tą modyfikację, bo ona jest dobra, tylko trzeba tam parę rzeczy pozmieniać, dodać, usunąć, żeby to miało jeszcze lepszy wpływ na, znaczy lepiej się grało na 1-1, jeżeli chodzi o jakieś tam zasady turniejowe. Niewiele tam trzeba pozmieniać. Ja takiej osobie, jak ktoś się do mnie zgłosi, która umie ogarniać tworzenie modów Hearts of Iron, to rozpiszę, co i jak chciałem tutaj pozmieniać. Mam nadzieję, że to wszystko da się zrobić, takie jakie mam pomysły. Odnośnie tego byśmy potem jeszcze troszeczkę zedytowali zasady turniejowe. I jakbyśmy się wyrobili, to na początku grudnia wystartowałby drugi sezon. Jeszcze nie zgłaszajcie się do nikogo, nie piszcie z moderacji, jeszcze nie ma żadnych zapisów. Odnośnie otwarcia zapisów na drugi sezon to będą informacje. Znaczy to w zależności tego, jak szybko ogarniemy tą nową wersję moda, tak? Jak szybko ktoś mi pomoże to zrobić, bo jeżeli chodzi o tworzenie modyfikacji, to ja kompletnie się na tym nie znam. Przyznaję się z ręką na sercu, że jeżeli chodzi o tworzenie modów do Hearts of Iron, to nie mam bladego pojęcia, jak to się robi. Więc jeżeli ktoś chciałby mi pomóc i wie, jak to się robi, to zapraszam bardzo serdecznie. I to jeszcze to byłby już drugi sezon i on był nadal bez jakichś tam większych nagród. Oczywiście za pierwsze miejsce byśmy machnęli takiej osobie najnowszy DLC-ek, bo jeszcze nie pisałem do Paradoxu, chciałem napisać już, jak wyjdzie nowy DLC-ek. Jakbyśmy mieli, to w sumie dobrze wyjdzie, zrobimy dwa sezony ligi turniejowej, napiszę do Paradoxu, że hej, słuchajcie, sprawa jest, my tutaj się organizujemy, robimy coś takiego. I czy nie chcieliby nam zafundować jakiś nagród, nie? Byśmy mogli ogarnąć. Dobra, ale to już mniejsza o to. Dobra, to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć, więc jeżeli ktoś chciałby pomóc przy tworzeniu takiej modyfikacji, niech do mnie napisze na Facebooku albo na Discordzie, w sumie lepiej na Discordzie. Dobra, cześć, trzymajcie się, na razie.